Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty. Dzisiaj gra ze mną Bartek. Tak, wysłałem, Bartek znowu atakuje. A to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Emergency Hamburg i dzisiaj robimy szkolenie na serwerze prywatnym Bartka z kradzieży. Także Bartek dzisiaj będzie... dobry przecież. Bartek dzisiaj będzie poddany szkoleniu kradzieży na serwerze, na którym w końcu, proszę państwa, w końcu Bartek nie zostanie złapany przez policjanta. No chyba, że ja wejdę za policję. No to wtedy może być inaczej. Jeżeli odcinek taki wam się spodoba, zostawcie proszę łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki jak zwykle macie w opisie pod filmem. A my jedziemy do pierwszego miejsca, które najlepiej byłoby według was okradać na początku odcinka, czyli jubiler. Co by było, gdybym samemu się właśnie oddał w ręce sprawiedliwości? To by było jako złapanie przez policję, czy jako dobrowolne oddanie się? Chyba nie możesz, ale na pewno to, co możemy zrobić, to sprawdzić, czy... Ej, nie ma rzeczy! No nie ma. Ty, widzicie to, widzowie? Bartek wszedł na serwer i zniknęły wszystkie rzeczy. Nie ma nic u jubilera, o co chodzi? Ty, może granie więcej osób niż jedną na serwerze prywatnym sprawia, że... nie wiem, że kasa znika. Dobra, Bartek, ty... to było głupie. Dobra, chodź tutaj, chodź tu. Pojedziemy do dealera, zobaczymy, no bo... ej, aż dziwne, jakby się okazało, że faktycznie tak jest. To trzeba będzie wtedy zamysł normalnie zmienić. Normalnie ludzie mogą zarobić pieniądze, więc... nie no, ogólnie, nie, no bo w tym momencie i tak to jest ograniczone zarabianie, nie? No bo no tak. Nie zarabiasz w 100%, nie zarabiasz tyle, ile normalnie byś mógł zarobić. Ale w dalszym ciągu, nie? No ale kurczę, ale że do zera całkowicie ciekawi mnie, to czekajcie. To tak, kupię sobie bombkę, a nawet w razie W kupię tych bombek więcej. Kupiłem 3 bombki, bo teraz można więcej bombek naraz kupić. Bogacz. Ja sobie wezmę, patrz tu, kryminal, o. Cyk, włączam sobie kamizeleczkę. Siema, gościu, jedziemy. Pojedziemy do banku, ale... teraz taki plot twist będzie. Spróbujemy napaść na bank w nowy sposób, Bartek, który ostatnio odkryłem. Tylko nie wiem, czy on tak działa. Okej, okay, no, to pokaż ten sposób. No dobra, pytanie brzmi teraz tak, gdzie to dokładnie było? Trzeba objechać bank od pleców jakby, jakoś tam wejść. Prawdopodobnie. Dobra, działa? Chodź. No nie wiem, spróbujemy. Teraz tak, Bartek, tutaj od tyłu wchodzimy sobie po drabinie do banku. Ja to tylko dlatego zobaczyłem, bo byłem w banku i widzę, ty, jakieś przejście jest. No dobra, idziemy na górę, cyk, cyk, tak, cyk, totalnie cyk, cyk. Przez przypadek zobaczyłeś, tak? No tak, no totalnie przez przypadek. Totalnie przez przypadek. Dobra, i teraz co z tymi drzwiami? Z łapy? Ha. Może bombką? No właśnie, nie wiem, ty, spróbuj pobić po prostu te drzwi, ewentualnie przejść przez nie, może trzeba je nacisnąć. O! Czekaj, bo one się otwierały, jak coś tam robiłeś. No, ja klikałem. Patrzcie, jakbym je łapał... no to jest jak w tym właśnie. W tym serwerze. No kurczę, no nie wiem. Dobra, próbuj Bartek. Czemu moje ręce mogą tak krzywe? Czemu moje ręce są krzywe? Co jest? Dobra, proszę państwa, no bo tutaj jest przejście i tu jest bezpośrednio do skarbca. Dobra, spróbuję motyw z bombką. Odsuń się. Plantuję, Bartek. Ewentualnie, o, stań obok mnie, to dra... a, nie mogę tak zrobić, nie mogę do screenka tego zrobić. A, ja jednocześnie screenka, ale mogę zrobić pewnie tak. I teraz zróbmy tak. Wiedziałem, że się to skończy. Nic się nie stało z tym. Ale te drzwi jakby dały przez na samym początku, jakby dały się ruszyć, otworzyć. No tak, no tak, bo, tak to wygląda, ty. Była taka nawet charakterystyczny dźwięk otwierania drzwi. No jest, ale o co chodzi? Dlatego widzisz, dlatego to jest trening. Teraz tak, spróbujemy w takim razie tędy uciec. Zejdźmy i wejdźmy do tego, do banku normalnie. Tylko, żeby się nie rozwalić na tej drabinie, ja nie umiem w tej grze o kurczę, prawie umarłem. Ja też. Ja nie umiem w tej grze schodzić po drabinie, no niestety. Zaraz deadgę zrobię. Byłem na drabinie. No, masz więcej HP, Bartek, to możesz przetrwać. Przetrwałem, ale tak... o, tu można zaskoczyć ten kawałek. No dobra. Żeby nie było, idźmy do samochodu. Spróbujmy od frontu teraz podjechać.
to jest moment, w którym by mi się jakiś medyk przydał. Niestety nie mam żadnego pod ręką, a szkoda. Chcieliśmy w ogóle zrobić może coś takiego jak policjant versus złodziej, że Bartek będzie policjantem, ja złodziejem na prywatnym serwerze. Dajcie znać, co o takich pomysłach myślicie, bo jest tutaj dużo rzeczy, które można zrobić po prostu na serwerze prywatnym, a których nie zrobimy. Tak samo testy zarobków, na przykład strażak versus Adac, no, który jakieś rzeczy robi, chociaż Adac nie dostanie pewnych dodatków. Dobra, teraz tak. Plantuje Bartek. W banku, tak? Dobra. Tak, w banku. No to w banku, no chodź do banku, gościu. Chodź do banku, typie. A stań obok mnie. Jesteś. Jak możesz, że mógł screena zrobić. O, no, cyk. Cyk, od razu screena robię pięknego. Ciekawe, Bartek, czy bym cię wysadził, jakby. Okay, nie, 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 nie! Jezus Maria. Dobra, okej. Okay. A rozwal kraty, Bartek. Tak, tak, tak. Da się? No tak, da się. Dobra, kradnij. Kradnij, Bartek, o, teraz. O, da się kraść o tej. No, da się, da się. Dawaj, dawaj, okradaj. Ja tyle banków okradałem, ja o tym nie widziałem. No bo to jest chyba nowa rzecz, która doszła. I teraz, Bartek, patrz nade mną, co jest. Robina, tak. A no, bez no i ona prowadzi tam na dach. Tylko jak się tam dostać? Da weź mnie podsać. Dawaj, 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 dwóch wchodzimy. We dwóch, we dwóch. Metoda na dwóch, żeby... O kurczę, o, spadłem. Nie, ja też. Ała, ja pierdzielę. Ej, to było najlepsze. Dobra, spróbujmy tak jeszcze raz chwilę. Dobra, tutaj, tutaj, gotowy? Tutaj. No dawaj, 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 dawaj. Kurde, synchronizowany. Nie, nie da rady. No nie wiem, może nie działa ta drabina. A tutaj jakbym podstawił pakę? A to uważaj, właśnie wygląda w sumie, jakby coś ty... Ty, da się! Dobra! Gościu! Tędy można dziurą wyjść. Okej, okay, i to jest sposób dobry. A jak z tą górą? To musi tam się coś dać, no po prostu się musi. No musi jakoś, dobra, tool shop musimy ogarnąć w takim razie. Dobra, ale samo to, że jedna bombka więcej i możemy wyjść nie tym wejściem. Ej, dobra, będziemy musieli to zrobić na serwerze normalnym, nie? Że wiesz, że ktoś podjedzie. Ale jaki pomysł może być? Jeden z nas po prostu będzie strażakiem, a dwóch będzie okradał na przykład bank. I jeden właśnie położy nam drabinę wtedy. O, strażak będzie mógł pomóc, tak, faktycznie no, strażak mógłby pomóc. Wtedy po prostu uciekniemy, nie? A strażak nie będzie jakby... Trzeba zrobić kiedyś strażak, medyk plus coś. Medyk będzie nas odbierał, policjant będzie w razie czego udawał, że jest w trakcie roboty. O, trzeba zrobić tak, policjant, medyk, strażak i złodziej. No. Taką metodę, wiesz, zrobić. Żeby udawać, że całą ekipą wbijamy, ty. No to, to będzie dobre. Dobra, teraz tak, podjedźmy jeszcze szybko do jubilera. Okay. Sprawdźmy to sobie. Było w sumie, więc... No dlatego właśnie podjedziemy znowu, wiesz, może się załadowało teraz, nie? Bo ja nie wiem, dlaczego tam nic nie było, to jest pytanie. Bo jak ja grałem teraz dwukrotnie już, właśnie, no właśnie, to były rzeczy, a teraz nic nie ma. Dwa razy praktycznie w tych samych miejscach były itemki rozsiane. No nie, nie, no tutaj już jest zero, więc... O, są! Są! Rzeczy. Dobra, Bartek, chodź tutaj, obok tego diamencika sobie stań. Stań tak pięknie, ale patrz na niego, patrz na diament, nie na mnie. A może już tak... Ale nie, aż tak blisko, nie, aż tak blisko. A? Stań po prostu, o, powiedzmy sobie tak, no. I teraz tak, robię nam zdjęcie piękne. O, ale nie, nie bij tego, kurczę. Ale chciałem takie animacje. No dobra, ale ja cię proszę, żebyś tylko stanął, a nie żebyś robił 30 rzeczy. Nudy, nudy. Bartek. Dobra, Bartek, jest tak, raz, dwa, okradnij dwie te lady, które tutaj masz. Diamencik. Po cztery. A, diamencik jest dla mnie zarezerwowany, gościu. Kto serwer odpalił? Kto ma większy łup? A kogo prosić dostać? Nagrywa tą odcinek, ja, nie? Ja mam większy łup. No to dostajesz już ten łup dodatkowy przecież, chłopie. To jest słaby łup, ja żądam 50%. Chłopie, to jest największy łup, jaki jesteś w stanie ukraść. Ukradnij chociaż połowę tego na zwykłym serwerze, pozdrawiam. Ukradnę, o trzeciej nocy na przykład. A o trzeciej nocy, jak nikogo nie będzie, a, ale nie powiedziałeś jak, nie powiedziałeś kiedy. No to, o to chodzi, wiadomo, ale jestem smart, Amo. Dobra, Bartek, cyk, kradniemy.
Dostajesz 40% łupów. Co? Zostaw ten zegarek, gnoju. Aha. Zaraz zostaniesz w łeb. Ale za co? Wiedziałem, co zrobię. Gnój. Halo, policja, okada, a czy... Halo. Dobra, wsiadaj do tego samochodu. Już ci odpuszczę ten haniebny czyn. Fire Station nas nie obchodzi. Wracamy w drugą stronę. O, ja jeszcze ten... dobrze, telefonem można przesyłać pieniądze w tym momencie. Złodzieju ty, 500 mi zabrałeś, 500 euro. Tam, oj tam. Jestem stratny 500 euro na kurcze jego mościu Elbartku. O kurcze, ty, ja mam 30 tysięcy przy sobie. O. No, ty możesz szefowi mafii teraz odsprzedać. Nie ma, na szczęście nie ma tylko kogoś takiego. Dobra, tak, ale w ogóle dowiedziałem się też nowej rzeczy, że ja przecież mogę, jak chcę kupić nowy samochód, ja mogę sprzedać stary samochód. O. Za mniejsze oczywiście pieniądze, ale mogę to zrobić, więc na przykład... Tylko właśnie pytanie, który powinienem kupić, bo ja nie wiem, czy chce mi się ten, zbierać na ten najlepszy. Ten jest brzydki, mogę sprzedać. Samochód. Ale... Jakiś prawie najlepszy mógłbym wyciągnąć. Nie mogę. Haha. 1250, gościu, loser. Ale widzisz, że inaczej pieniądze wypadają tutaj. Tu wypadają dwa razy no, ta. Banknoty takie. Tak, i są tego bardzo porozrzucane. Jest ich mniej po prostu. No nie, no są porozrzucane, dwa wypadają po prostu. Ale no właśnie za mało jest. No wiesz, no serwer prywatny, no się musi... Broken. Musi być jakiś minus. O, co to jest? No to jest robota dla Adaca albo dla straży pożarnej aktualnie. Dobra, tak, tool shop. Sprawdźmy, czy jest jakaś drabina tego typu. Tylko się nie... Którą można byłoby ukraść. Ja nie sprawdzę na tym. Shimano. Tool shop. Jest ladder! Bój item. A jednak ty. Ty, a jednak jest drabina, proszę państwa. A Barty do... We smart. Dobrze byłoby wejść jeszcze raz chyba w takim razie do tego. Możesz to kraść czy nie? Nie. A szkoda w sumie, że nie możesz. Dobra, drabina jest! To jest jakiś plus. Dobra, teraz tak, teraz podjedziemy sobie może do kogoś, komu będziemy mogli opylić rzeczy, które mamy. Które ukradliśmy. Ewentualnie fajnie byłoby do banku jeszcze raz wbić. Tak, jestem ciekawy, czy drabina to działa w ogóle. A no tak. Ja pierdzielę! Kto nastawiał takie rzeczy? Gdzie jest służba jakaś drogowa, żeby to naprawić wszystko? Na serwerze publicznym. No chyba tak, dokładnie. Na serwerze publicznym siedzą dęciaki. A zamiast siedzieć i pomagać, nie? Tutaj. God damn. Powiedział to drabina. Powiedział to typy, który gra na... Aha. Powiedział to typek, który gra z typkiem, który gra na serwerze prywatnym. Ja nie chciałem grać, napisałem. Który mówił, o, Hogaty, daj zarobić trochę pieniędzy na serwerze prywatnym. Proszę dowody. Bo już nie mogę. Dowody? No dobra, no to zaskaczymy. O, moje ulubione zajęcie. Dobra, mogłem bliżej podjechać. Dobra, nie chcę mi się biec tak daleko. Aha. To se podjadę. Jaki wygodnik, patrzcie go. No co, skoro mogę, to korzystam. Pozdrawiam. Tu nie ma. Dobra, witam panie szmugler. No, ty nie masz co u niego chyba sprzedać nawet. Dobra, teraz na górę. No dokładnie tak. Ale tutaj mamy o tyle fajnie, że dealer się jeszcze nam zrespił, więc możemy jemu biżuterię sprzedać. Więc to jest ten plus. I możemy spróbować do miasta już podjechać, ewentualnie jeszcze sobie jakieś złoto weźmiesz. Dobra, no ta stamina, no. God damn, chwilę czasu to zajmie. Zanim podbiegniemy, jestem mega zmęczony, Bartek, a ty? Ja nie. Tutaj by dali możliwość zmiany godziny na przykład na serwerze też, fajnie by było. Dużo byś chciał, zdecydowanie. Na razie, Bartek. Na razie, gościu. Dobra, ja wiem, że za jakiś samochód jestem w stanie 30 tysięcy wyciągnąć. Możliwe, że za ten jeszcze bym coś wyciągnął, kaski. I właśnie myślałem nad tym elektrykiem takim, Audi elektryk, coś takiego było. I pytanie, czy to jest jakkolwiek opłacalne.
Dobra, jest 260 tysięcy plus jeszcze 4200 do zarobienia. Czekaj, jak ja rozstawię drabinę, to ja ją stracę, czy... Nie mam, można normalnie jak strażek ją wziąć ze sobą. Mam taką nadzieję, git, dobra. I co, mam 5 minut do zgubienia policji, ale to co ja bym chciał zgubić, to innego jegomościa. Łatwo. Hej! Dobra, tam na czerwonym jadę, stać mnie teraz. Dobra, Bartek, zaraz nie będziesz miał 2 minut. Ten sklep jest twój do obrabowania. A ja się na to nie zgadzam. Mhm. No dobra, ale to nie jest koncert życzeń. Dlatego muszę z tobą grać. Dobra, Bartek, dawaj, 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 szybko. Ty ćwiczysz kradzież, Bartek. Ale jestem urodzony. O nie, policja jedzie. Nie ma policji. Uciekam. Ej, ale to nie ma policji. Aha. No nie ma policji, nie ma. Co ty robisz? Ja zgarniam kasę. Zginasz się na półkę, widzę to. Zgarniam kasę, która właśnie na półkę. Ile zgarnąłeś? 1000? A jaki kolor miały banknoty? Zielone. Okej, okay, nie ufam. A temu zawodnikowi, nie ufam. Ale dlaczego? Że jestem zaufany. Bo nie ufam dosłownie. Dobra, czy coś jeszcze mieliśmy podjechać? Tak, jeszcze mieliśmy podjechać do jednego miejsca. Czyli do dealershipu. Bo jest jedno, wiesz, do banku nie wiem, czy my wejdziemy w tym momencie po prostu nawet. Więc to jest pytanie za 100 tysięcy punktów. Czy uda nam się wejść? No ewentualnie możemy jeszcze podjechać do banku, to prawda. Dobra, w dealershipie to, co chciałem widzom pokazać jeszcze, to jest na pewno to, że mogę sprzedać sobie na przykład o ten samochód i jak go teraz sprzedam, dam sell, to sprzedam go za 70% jego ceny, za 37 800. No i w ten sposób mam już prawie 300 tysięcy. Tu bym mógł sprzedać ten samochód za 89, miałbym prawie 400 tysięcy. To mogę kupić za 295. A nie, to tego, to mogę, nie, bo to Game Pass jest potrzebny. Mogę kupić to, mogę to kupić za 201, ale mogę kupić to za 430. Ja bym chyba w najlepszego elektryka celował. 430 koni, VMAX 275, no a ten jest dużo droższy. No i ten to już jest w ogóle droższy, więc kolejny samochód, który kupię, to będzie ten. Potrzebuję na niego jeszcze zebrać ze 40-50 tysięcy. Sprzedając oczywiście Tesle. Nie, łobuz wyślę, na pewno się... Więc... No dobra, Bartek, ty jesteś w samochodzie, tak? Tak. No dobra, to podjedziemy jeszcze do banku faktycznie i spróbujemy, nawet mimo tego, że tam nie będzie nic w tym banku, bo się pewnie jeszcze nic nie zrespiło nowego. Ale ta drabina mnie interesuje, także wiesz... To spróbujemy. To wszystkim to. No dobra, Bartek, to ty ten... Ja płacę za mandaty, inne rzeczy, ty płacisz za bombkę w takim razie teraz. No, trzy bombki jakąś... miałeś. No, no i zużyłem przecież. Trzy na bank tak poszły. No, jedna na górze, dwie na dole. Gościu. Aż 3 za tysięcy stać. 3600 zużyłem. No to jeszcze użyję troszeczkę. No ty już, Bartek, zarobiłeś sobie dzisiaj też. Więc zapraszam. Drobny. Tutaj po lewej masz tego dealera. Masz do niego się przebiec kawałeczek. Ciężko zarobione pieniądze. Dawaj, ja sobie nawrócę się już. Jedna bombka, ty już cię, wiesz, niech cię tak nie boli jedna bombka. 1600. A nie 1200? Dobra, ale mi się wydawało, że 1200 kosztują te bombki, ciekawe. Może przez Game Pass jakiś kryminale bossa mam taniej. Ty, tak może być! No, w takim razie ja musiałem... Nie... No. Za... Tak samo mam kominiarkę i armor w tym momencie, nie? Na sobie. Dzięki temu. Dobra. Bartek, masz ważną misję. No zaraz zarobisz sobie tutaj. Dobra, dawaj, 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 wysadzaj to. Tutaj podkłada. Teraz co? Jajco. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nic nie, o jest. Masz drugą stronę, Bartek. Bijemy się teraz. Wiem. Do dupca. A wie, się takie tam, wiem, że cię bije. A się masz taki po prostu w... Aha, aha. Dobra, kaska jeszcze dla ciebie jest. Zostawiam tę kaskę, a sam zobaczę, czy ta drabina się tutaj
O, już źle, że postawiłeś ją drabinę. No zobaczymy. Czy mogę? Nie mogę. Dobra, to w jakiś sposób. A może tutaj jakbyś jakbyś może siadł sobie? Ty, czemu nie mogę z drugiej strony? A ja jej nie mogę postawić chyba tu o z przodu, chociaż zobaczymy. No możesz. No, no tu, ale... Teraz jesteś w stanie tam doskoczyć? No właśnie. No tak średnio. Musiało być idealnie chyba nad tymi schodami. No tylko ja nie mogę tam postawić. Nie, ja kumam. Czekaj. O. Jakby po mojej drabinie ja teraz wchodzę. Dobra, wchodzę po tamtej. Widzę, widzę. A ty możesz wejść? Czy tam w ogóle jest? Czemu nie wchodzisz? Mam wejść, okej. Dobra, poczekaj na mnie, nie otwiera! Okej, i cały suspens poszedł. Chciałbym tak usunąć spod drabinę, chciałbym sobie, wiesz, przywrócić swoją z dołu. Drabina chyba na straty już jest. No jest taka szansa, że no, będzie traci, drabina. Na pewno będzie na straty, bo to szkoła będzie czasem tracić. No nie, no to tak, tak, ale może ja ją odzyskam jakoś jeszcze. Się zastanawiam właśnie, czy... Czy jestem w stanie, czy ona tutaj na środku tylko mogę ją odzyskać, jest taka szansa. No dobra, proszę państwa, jak widzicie, można wybiec tędy mając drabinę. I to będą dwa challenge, które będziemy chcieli na pewno wykonać. O, i nie można wejść z powrotem. O, ale mam drabinę z powrotem jak coś, drabina jest w ekwipunku moim, patrz. Mogę teraz tak zrobić. Czemu you cannot place your ladder here? O, ale mogę postawić tutaj, także proszę państwa. W tym odcinku to było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć, siema. Elo.